widzowie, w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać nowy przedmiot, który jeszcze dzisiaj wszedł do gry. Są to takie świetliki, które zaczynają podpalać różne przedmioty. Na pewno zastanawiacie się, jak je złapać, ja wam dzisiaj na to wszystko odpowiem. W dzisiejszym odcinku macie do wygrania nowy pakiet startowy i będą takie pakiety 3 do rozdania. Jeśli chcecie go wygrać, jeszcze dzisiaj musicie wpisać kodzik Ewela do sklepu, zgłosić się w komentarzu, a wyniki będą już jutro. Widzowie, dzisiaj znowu jestem z Ewelą, siema Ewela, hej hej. Siemka, siemka. Słuchajcie, dzisiaj razem z Ewelą pokażemy wam nowy przedmiot, to po pierwsze, i nową mechanikę tego wszystkiego. Przetestujemy sobie wszystko. Ewela, jesteś gotowa na ten odcinek, czy nie? Jestem gotowa i dopiero z Rafałem się dowiedzieliśmy, że trzeba to złapać, a tak. Przez dwa mecze tutaj się martwiliśmy, dlaczego my nie możemy tego znaleźć, nie? Mogliśmy znaleźć, szukaliśmy itemku, ale to wam zaraz wszystko opowiemy. Ale zanim to, widzowie, zobaczcie. Moje włosy już trochę odrosły, jak widzicie. I jak zostawicie bardzo dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, no i wpiszecie kodzik Ewela do sklepu, to ja te włosy golę na kolejnym odcinku. Także tak się możemy umówić, także zostaw łapkę w górę. No i lecimy po nowy przedmiot. Jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. No i taki ognisty. Ja muszę tutaj jeszcze zaznaczyć, że ja też zostawię łapkę w górę, bo ja też się chcę przyczynić do tego, żeby Rafał miał krótsze włosy, tak. Także ja też zostawię. Ale Ewela, zobaczcie, Ewela tak się tutaj zajęła moimi włosami, że wyleciała o 2 godziny za wcześnie. No ale dobra, nie przejmujmy się. Ewela, czemu tak szybko wyskoczyłaś, co? Nie wiem. Czemu tak szybko wyskoczyłaś? Jestem, kurde, nie mogę tak powiedzieć. Dobra, nieważne, zmieńmy temat, dobra? O co chodzi z naszym słoikiem? Zaraz wam pokażemy, o co chodzi, tylko Ewela, musimy dobrze spaść, pamiętaj. Musimy dobrze spaść, żeby tutaj mieć broń, bo tutaj lata teraz bardzo dużo gości. Ale co, nawet dobrze lecę, zobacz. No dobrze, dobrze. Będę wtedy co ty? A no coś ty. Ale lecisz na czerwoną stodołę? Coś ty, Ewela. Czy lecę na czerwoną stodołę? Tak, lecę na czerwoną stodołę, ale nikogo chyba tutaj nie ma. Dobra, wydaje mi się, że nikogo nie ma, także jest elegancko. No i widzowie, my szybko dropimy rzeczy. Dobra. Szybko dropimy rzeczy i już wam pokazujemy. Ja mam coś. Co masz? Skrzynkę, famasika, poteczki. Aha. SMG. Leczenie by się przydało, Ewela, tak naprawdę. No ja mam potki i dużą mam jak coś. W ogóle będziemy nagrywać odcinek z widzami. Jakbyście chcieli z nami nagrać, to macie Discorda w opisie. Także obczajcie sobie. No i co? Trzymajcie kciuki, żeby się udało znaleźć. Bo szczerze wam powiem, że pierwszy raz tu jesteśmy i nie wiemy, czy to do końca tak działa, jak rzeczywiście jest. Jak nam się wydaje. Tak. Ogółem podobno w tym sadzie latają świetliki. Ale nie wiem, czy one nie latają o specyficznej godzinie. Masz tutaj ten, potkę, jak czy coś? Ty tu widzisz... A nie potrzebuję ci ją dawała. A czy tu widzisz jakieś świetliki? Właśnie... Widzisz coś złotego? Myślę, że nie, ale może... Nie, ale może za chwilkę się ściemni. Aha. Słyszę tylko jakieś takie... Te, nie pasi koniki. Pasi, jak to się nazywa? Świerszcze. Świerszcze, no to musimy szukać świetlików. One podobno gdzieś tutaj są na sadzie. I one są takie, wiecie, ja tylko sobie sk- złote te jakby. No co tam, Ewela? Dokończ co mówisz, dokończ co mówisz, bo tak... Tę skrzynkę sobie chcę otworzyć i już ci pomogę o, szukać. O, wiesz, bo... mam! Dobra, złapałem! Złapałem świetlika! A czekaj, ja też to zobaczę! Ale to czekaj, będziemy szukać jeszcze więcej. Tylko tutaj była złota skrzynka. Musisz patrzeć tak przy ziemi. To są takie motylki te. O, dobra, kolejne, chodź Ewela, szybko. Idę, a ty masz już tą, tak jakby muszę mieć pustego slota? No, pusty slot, pewnie wyleci, jak nie będziesz miała. Ale chodź. Dobra. Szybko. Patrzcie się, widzowie. Idę. Ale to jest niesamowite, że... A ty masz to już? Patrz, to się zbiera do słoika, widzisz, patrz. A jest, rzeczywiście. Dobra, szukamy dalej, bo zobaczymy, ile tego w ogóle można mieć. Ale kozackie. A widzisz to gdzieś jeszcze, czy nie? Nie, u ciebie tylko. No, a czekaj, jak to mam w dłoni? Co widzisz? To jest takie malutkie. Wow, nie chcę tym rzucać. Pokaż. No, to jest takie malutkie, widzisz? Taki słoiczek. Ale sztos. No, taki bardzo mały i prawie go nie widać, a jak nie? To wygląda, tak? Ale kozackie to jest, no niesamowite. Dobra, szukamy dalej. Ja też chcę małego świetlika. No to chcę, trzymaj jednego, zaraz wam pokażemy, jak to działa. Nie, to ja sobie znajdę swojego. Z tymi kobietami to jest różnie, no nie, widzowie? Z tymi kobietami fajnie to jest różnie. Fajnie jest. Chodź tu na drugą stronę, bo może będzie tego więcej. Wiesz, może tego będzie więcej. A my więcej. Szukaliśmy świetlików w tym. W skrzyniach cały czas. W skrzynkach. Yes. W sałacie, pewnie w sałacie będzie świetlik. Ale to tak lata, wiesz? To tak lata. No. Ale tego... No widziałam taki robak. No, ale tego nie ma dużo, bo już nie możemy znaleźć tego więcej. Dlaczego?
Może tego... Trzymaj to na jakąś specjalną okazję, przetestujemy to. Tak. Ej, goście! Biją się typy, chodź, a nie Ewela, ale chodź, uciekamy stąd. Musimy unikać walki, widzowie. Musicie nam wybaczyć, tutaj killi dużo nie będzie. Chcemy rzeczywiście przetestować tą rzecz, bo wydaje się ona bardzo unikalna i bardzo ciężka do zdobycia. Oni za chwilę tu zabiją chyba, ja nie wiem. Ej, nie ma już tych... Szukasz jeszcze tych świetlików? No szukam cały czas, ale nie mogę znaleźć. A na tej drugiej farmie może? Na drugiej farmie? No tam też może być. Ja im jeszcze się wrócił tam, gdzie byliśmy. Może tam one się jeszcze pojawią. Ej, jest chłop. A te typy tu idą. No to trzeba ich zabić. Oni za mną idą właśnie. No nie mogę go trafić w ogóle. Dobra, leży. Okej, jeszcze jest jeden. Z daleko. Wow, jak on by mnie zabił. Dobra, ej, mamy jeszcze duże potki. Ja zabiorę. No duża potka i nie ma tu jakiejś fajniejszej M-ki, bo ja mam tego famosa. Nie wiem, Ewela. Dużo śmierdzieli, jakbyś chciał. I ciekaw jestem, czy znajdziemy jeszcze te świetliki. W ogóle wiesz co? Czyli tutaj jeszcze szukamy, tak? Tak, na razie szukamy, na samym końcu będziemy testować. Podobno na kreatywnym świecie nie ma tych świetlików, a szkoda, bo byśmy zrobili dokładniejszy test. No, ale... A może to jak wypuścisz dopiero tego świetlika, to on wraca. Właśnie jestem ciekaw, jak to wygląda, wiesz? Jestem ciekaw, jak to wygląda... No wypuść jednego, czy nie? No może na... No dobra, no w sumie mogę jednego wypuścić, tylko nie ma tu już więcej, tylko dwa by były? Tylko dwa? Ja spróbuję tutaj tak poszukać jeszcze. Dobra, nie, Ewela, szukajmy na razie, szukajmy jeszcze. Dobra. Bo one gdzieś tu jeszcze powinny być, no musi... Oj, jestem boję się. Trwalem! Musimy tu uważać, bo gorzej jak ktoś przyjdzie. Ej, no nie ma faktycznie chyba już. Chyba nie ma. To w ogóle mi się wydaje, że to takie jakby złote placki są, czy nie? Tak, to są te jakby takie złote takie kółeczka. Chodźmy tu jeszcze do góry. Dobra. A co to za strzały? Coś tam się dzieje. No, meteoryty chyba. A może. Świetliki? E, no nie, takie głośne, myślisz? W sensie, że ten, ktoś rzuca nim, podpala czy coś. A czemu świetliki niby mają podpalać? No bo świetliki, no to jest takie, wiesz... Pyłki im się rozwalają i podpalają? To są takie specjalne świetliki, nie z naszego życia, Ewela. Tylko takie Fortnite'owe. I no musimy tego szukać. To są świetliki z kurczybyki. Ej, weźmy ten słoik, ja ci dam może jeden słoik, co? Chcesz sobie zobaczyć? Nie chcę. Zostaw tam dla widzów. Widzowie, możecie... Bo mnie i tak nie widać. Możecie napisać w komentarzu, co z tymi świetlikami możemy zrobić, nie? W sumie... W sumie jakoś potrolować czy coś? No. Oni się tam nawalają chyba, dlatego tak tam słychać. Myślisz? Mam splasze, jakbyś chciał zabrać. No, zabierz. I masz dużo amunicji? Do M-ki? Nie. No. Ja bym się wrócił jeszcze na te świetliki, zobaczył, bo może one się odnawiają. Do M-ki mam 90. Ja bym poszła tutaj, Rafał. Gdzie? Tutaj gdzieś. Na tą farmę? A bo sad jest tylko tam. Tak. Aha, bo to w sadzie. Tak, to chodzi o to, że w sadzie. Ale tu kozackie. Dobra, to... Tu nie było nikogo, to tutaj, w sensie tutaj, tu znaleźliśmy, a tam z tyłu nie, to tam do tyłu trzeba iść. No dobra. Dobra. Widzowie, to idziemy. Zostawcie dużo łapek, bo ja już mam pomysł na jutrzejszy odcinek, run. Ej, ktoś tam chodzi. Typy. Tak? Bijemy do nich? Oni mnie widzieli chyba. Dobra, ja już biłem do nich. Oni też szukają świetlików. Oni też szukają... Oho, miałem ci mówić, uważaj, chodź, uciekamy, bo oni nas nie mogą zabić, Ewela. Dobra? Mam dwie duże potki, jak coś, okej? Okay. Dobra. Nie mogą nas zabić, bo my to musimy wszystko przetestować. Dzięki, że nie przed głową tak totalnie postawiłeś. Ewelcia, ciesz się, że cię zabudą... Myślisz? Właśnie mi dałeś tak przed ten... Masz... Tam są te splasze, jak coś. No ja je wziąłem. Aha. To chcesz poteczkę? Nie, już wezmę to. A masz je? Tak, oni tu idą, uważaj. Ja mam 500 macy. Ty, oni wiedzą, nas... że my mamy... Tak, oni wiedzą, widzowie, my przed nimi uciekamy. Chodź, Ewela, chodź. Na tyrole. Szybko. Dobra, uciekamy. Nie możemy z nimi walczyć. Nie możemy, bo my tu musimy przetestować to. Lepiej podskakuj. Patrzymy, jak to działa. No? Możemy iść na tamtą wyspę i spalić ten dom. Co ty na to? Jesteś za? O kurde, a ty myślisz, że tak będzie płonąć? No, mam nadzieję, że tak. Oni mam nie nadzieję, jadą tak. Za nami, nie? No, mam nadzieję, że nie. Z kolei. Ale jakieś typy się chyba biją. Oho. Jeden zostawimy na sam koniec. Postaramy się z nim wygrać, ale... To może być ciężkie. Wiesz, dobra. Ale super... A ciekawe, czy to damage'a zadaje? No tak, zadaje. Podobno zadaje. Ale nam! No mi na pewno, ale tobie nie chyba. Chyba nie powinno. Hopla. Dobra.
jedna ryba spłonie od świetlików. Próbujemy, Ewela, chodź. I no, palimy tą chatę. Robimy podpałkę. Chodź. Podpałkę. Damy tak. Ognisko. I palimy tą chatę, widzowie. Lecimy, Ewela? Hej. Czekaj, no... Już? No dobra, zobaczmy, dawaj. Jak to działa. No. Rzucamy. I aha, takie świetliki się roz... Widziałaś to? Dobra, no. Wyjdźmy stąd. Rzeczywiście całe płonie. To może być mocniejsze niż ta beczka, tak szczerze. Też mi się tak wydaje. Ej, kozak. A tu się całe... Dawaj na zewnątrz, jestem ciekawy, jak z pola to będzie wyglądać. Patrz, cała chata płonie. Czekaj. Czy właśnie cała ten się spali. A dalej się pali w środku, czy nie? Nie wiem, czekaj, zobaczę. No. I tu się pali u mnie. Dach się pali. Pali się całe tutaj, cały tutaj się pali w środku. Ej, faktycznie, ale kozak. Widzowie, to naprawdę zmieni gameplay, okropnie zmieni gameplay. Taki przedmiot. Ta beczka, ona, jak widzieliście u Rafała na testach, to na jakiś czas się tam paliła i się wypalała, a tutaj się cały czas pali. Ale nie, to chyba też się wygasza z biegiem czasu. O, jaka głowa fajna. To się chyba też wygasza, Ewela. Szłam właśnie po tą skrzynkę, tak? Ale się tu dach spalił. No wszystko się popaliło. A widzisz w ogóle te głowy? Te głowy też pewnie będą dodane jako przedmiot. Na moje. Głowy tych te ryby? Ryby, no. Że też na tym będzie można pływać. Pływać na rybie? No, tak mi się wydaje. Chodź, Ewela, zobaczmy, jak to wygląda tutaj na dole. Ale popaliło się nieźle. To wygląda fajnie, tak klimatycznie, nie? Takie spalone. Mi się w ogóle... Mogliby takie też porobić domki. Mi się, Ewelka, wydaje, że to się tak samo zapaliło jak od beczki, tylko że to możemy sobie wziąć do ekwipunku i to daje dużą zmianę. A tamto... Oni może przez to dodali, że te beczki się bugowały. Może. Dobra, teraz Rafał, wygrywamy i ostatnich podpalamy. Tak, ostatnich postaramy się podpalić. To jest niegłupi pomysł. Zobaczmy. 15 osób zostało. Ale kurczę, że w ogóle tak się znajduje tego świetlika, to ja nie wiedziałem, to jest... W sensie fajnie, że to się nie wypada ze skrzynki, tylko na sadzie to jest, nie? Mm-hmm. I trzeba to złapać. To taki trochę Minecraftcik, nie? W sensie... No. Takie urozmaicenie, fajnie, jakby jeszcze, na przykład jeszcze coś takiego mocnego by zrobili i na przykład, że najpierw musisz znaleźć słoiki, dopiero na przykład... Taki crafting, no nie? To by było... No. Myślę, że... Tylko wtedy to musiało być mega kozackie, żeby się opłacało, ja nie? Myślę, że Fortnite w ogóle pójdzie w tą stronę właśnie takich rzeczy, tak jak ty mówisz. Bo to jest fajne, no to jest po prostu fajne, no. Zobaczmy jeszcze idziemy raz. Idziemy tam na lewo, bo tam jakieś typki chyba. Patrz. No świetnie wygląda ten słoiczek. Widzisz? Ale trzy te... Nie. Kozak. Jednego tam złapałeś. A w środku cztery ten latają. Rozmnożyły się. Ale fajne. Rozrodziły się. Fajne. Mi się to podoba. W ogóle typów nie słychać, nie? W ogóle, ja sobie stoję w miejscu, a tyle jest snajperek teraz. Ja mam w ogóle 16 poziom już. Nice. Tu kolejni chyba maruderzy. Ej, tu jest gość. Dawaj. Na blisko. Biało. 46, podpalić go, podpalam go. Dobra. Dawać go. O, później może... Uciek. Ja go nie podpaliłem? Leży. Ja go nie podpaliłem! Ej, uważaj, bo u góry jeszcze! Tam, na padzie. Na padzie gra? Skąd wiesz? Nie, na padzie jump pad. Co? Chodź, aha. Tutaj poleciał ten typek. Tu jest ten ziomek. Dobra, mamy mityki. Może ma świetliki? Nie ma świetlików, a szkoda. Może niepotrzebnie użyłem, co? Ej, ten typek tu jest. Chciałem go, wiecie, zlikwidować. Bity ten u ciebie, ten niebieski, piję tu potkę. Dobra. Ewela! To on ma bardzo mało, ten niebieski. Dobra. Ja padłam. Uważaj, bo tu jeszcze snajpa jakaś. Oni się będą podnosić, to nie? Dobra. Było? Ło, dobrze. Rafał, to tutaj. Uważaj na snajpę. Czekaj, tam... Podnieś. Jest. Dobra, leży. Uważaj, bo tamten się dobija. Dobra, dostał. Dobra. Daj mi to.
Dobra, leci prezencik. Surprise. Rafa, co on tutaj? No nie, a co? Widzowie, słuchajcie, to by było na tyle. Pokazaliśmy wam dzisiaj nową mechanikę. Nie udało się wygrać, ale ja oceniam przedmiot za mega super. Wpadajcie na ten odcinek, albo na ten odcinek, albo wpadajcie do Eweli, albo subskrybujcie mój kanał. Macie chwilkę, żeby to wybrać. Trzymajcie się, dziękuję Ewelinka, że ze mną nagrałaś. Na razie. Pa, pa, trzymajcie się, piona.